Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Witkiewicz i to jest mój podcast Literatura Przepiękna. Czym jest klasyka literatury i co decyduje o tym, że jakieś dzieło jest uznawane za klasyczne czyli za tak zwane arcydzieło? Myślę, że wszyscy tutaj znamy takie książki i słyszeliśmy o pojęciu kanonu. Potrafimy też wskazać takie teksty, które są uznawane za najważniejsze teksty literackie, ale choć znamy tytuły, to nie zawsze potrafimy wskazać, co właściwie sprawia, że jedne książki trafiają na listy książek wszechczasów, a inne nie, choć być może mają podobną tematykę czy podobny język. Oczywiście wiele cech takich książek na pewno przychodzi nam na myśl dość instynktownie, bo takie książki zazwyczaj albo wyprzedzają swoją epokę, albo są dla niej najbardziej reprezentatywne. Często mówi się też, że takie książki przetrwały próbę czasu, czyli zakładamy, że klasyką jest to, co nie straci na wartości nawet po kilku dekadach czy stuleciach. I jest w tym wszystkim duża słuszność, ale te wskaźniki są trudne. A właściwie nawet niemożliwe do takiego natychmiastowego zweryfikowania, bo po prostu zakładają przyjrzenie się im i ocenienie ich wartości z dystansu czasowego. A fakty są, jakie są, raczej nikt z nas nie dożyje 300 lat, żeby mógł ocenić, czy na przykład książki Olgi Tokarczuk przetrwały próbę czasu. Dlatego ja lubię przykładać do tych tekstów inną miarę, która sprawdza dwie rzeczy: to czy tekst jest wielopoziomowy i czy prowokuje intelektualne spory. Wiele lat temu na którymś z wykładów, wydaje mi się, że na mojej uczelni, czyli na UMCS-ie, Słyszałam tekst, że kanony są miejscem konfliktu kulturowego. I to jest taka definicja, która jest mi bardzo bliska, zwłaszcza jeśli uzupełnimy ją o wielopoziomowość, czyli o to, czy dany tekst ma wiele warstw interpretacyjnych. Akcentuję tak mocno tę wielowarstwowość, ponieważ przypuszczam, że ponad 90% książek, które mamy obecnie na rynku, to są książki jednowarstwowe, czyli takie, w których mamy po prostu podążać za tekstem w kierunku snucia opowieści. A więc nie ma tam przestrzeni na takie rozbieranie tekstu pod kątem paraboli filozoficznych, kulturowych czy mitologicznych. A w tych tekstach, które należą do kanonu, zazwyczaj są dodatkowe warstwy. I pokażę to za chwilę na przykładzie książki Śmierć w Wenecji, Thomasa Manna, pisarza, którego bardzo cenię i nie jest to chyba żadną tajemnicą. Od niego przecież zaczęłam ten podcast, mówiąc o Czarodziejskiej Górze. Teraz zresztą nagrałabym tamten ten odcinek zupełnie inaczej, no ale wtedy wydawało mi się, że nagrywam go głównie dla mojego taty. Thomas Mann pojawia się też od czasu do czasu, kiedy mówię o innych pisarzach. Na przykład w odcinkach o Jarosławie Iwaszkiewiczu, i myślę, że jeszcze nieraz będę tutaj zahaczać o rejestry, których dostarcza nam ta wielka materia jego twórczości. Śmierć w Wenecji jest nowelą, z 1912 roku, w wydaniu, które trzymam w tej chwili w dłoni, ma zaledwie 80 stron. Niewielki format 80 stron, więc szczerze Państwa zachęcam, by po nią sięgnąć i by przekonać się, o czym ja właściwie mówię. Ja będę oczywiście opowiadać bez spoilerów, pokażę tylko na co zwracać tam uwagę i jak niesamowicie skonstruowany jest ten tekst. Thomas Mann napisał go w trakcie wakacji, i w swoim szkicu autobiograficznym podkreślił, że zainspirowało go do tego samo życie. A więc to, co zaobserwował w trakcie wakacji, przełożył na język literatury. W moim odczuciu wielkiej literatury. Państwo możecie mieć swoje zdanie na ten temat. I w tym szkicu Thomas Mann pisze tak. Nic tutaj nie zostało zmyślone. Przechodzień spotkany koło cmentarza północnego w Monachium, ponury statek odpływający z poli. Sędziwy fircyk, podejrzany gondolier, tadzio i jego rodzina, wyjazd, który nie doszedł do skutku z powodu zamiany bagaży, cholera, uczciwy urzędnik biura podróży, złośliwy śpiewak uliczny i cokolwiek by jeszcze przytoczyć, wszystkie te szczegóły są prawdziwe. Wystarczyło mi tylko włączyć je do narracji, przy czym odznaczały się one zadziwiającą przydatnością kompozycyjną. Wynikało to zapewne i stąd, że podczas długotrwałej, jak zwykle, pracy nad tą nowelą doznawałem chwilami uczucia całkowitego przeobrażenia, suwerennej pełni, jakiej dotychczas nigdy nie zaznałem. To była autorska notatka Tomasa Manna, A jak wygląda sama fabuła? Ona jest dosyć skromna. Mamy w niej Gustawa von Aschenbacha, bruneta, prawie średniego wzrostu, o twarzy gładko ogolonej, literata który pewnego dnia jest zmęczony przed południową pracą, udaje się na spacer, tam podczas przechadzki dostrzega postać cudzoziemca i ona wyzwala w nim chęć podróży, natychmiastowej podróży. Aschenbach mówi o tym, że to pragnienie urasta w namiętność i halucynacje. I w związku z tym on wyrusza do Wenecji, zatrzymuje się na wyspie Lido w hotelu kąpielowym i tam zauważa grupę składającą się z trzech dziewczynek, opiekunki i czternastoletniego chłopca. Przeczytam Państwu ten fragment, bo on jest momentem uruchomienia biegu zdarzeń najbardziej istotnych dla całej tej noweli. I ten fragment brzmi tak. Była to grupa na pół i ledwo dorosłych, pod opieką wychowawczyni czy damy do towarzystwa, zebrana dookoła trzcinowego stolika. Trzy dziewczynki, lat 15 do 17, jak się zdawało, i długowłosy chłopak, może czternastoletni. Ze zdumieniem zauważył Aschenbach, że chłopak jest skończenie piękny. Twarz jego zamknięta, blada i pełna wdzięku, otoczona włosami barwy miodu, z prostolinijnym nosem, miłymi ustami, z wyrazem uroczej i boskiej powagi, przypominała rzeźby greckie z najszlachetniejszej epoki. I przy czystej doskonałości formy posiadała tak niepowtarzalnie osobisty czar, że widz miał wrażenie, niż ani w naturze, ani w plastycznych sztukach nie spotkał nic równie szczęśliwie udałego. I właściwie cały ten pobyt i cała ta nowela będzie się teraz toczyć wokół Tadzia. Aschenbach jest nim zafascynowany, śledzi go. Ale też jest świadomy tej obsesji, która stopniowo będzie doprowadzać go do obłędu, i dlatego, któregoś dnia, postanowi opuścić Wenecję i wyjechać. W międzyczasie w Wenecji wybucha epidemia cholery. Ona będzie potęgować to uczucie beznadziei, duszności, takiej schyłkowej melancholii i też poczucia końca, które będzie towarzyszyć Ashenbachowi. Do tego momentu mogłam opowiedzieć Państwu wszystko właściwie bez spoilerów, ale też tyle nam wystarczy do dalszej analizy. I teraz chcę zwrócić uwagę na jeden istotny fakt. Streszczenie fabuły zajęło mi jakieś dwie minuty, a o możliwych ścieżkach interpretacyjnych mogłabym teraz mówić jakieś dwie godziny. I to jest właśnie siła tych tekstów literackich, które nazywamy arcydziełami. Ja niespecjalnie przepadam za tym terminem, ale też jak inaczej nazwać książkę, która na 80 stronach mieści nieskończenie wiele tropów i ścieżek, także dotyczących samej klasyfikacji gatunkowej. Bo przyjęło się mówić, że śmierć w Wenecji jest nowelą ja też tak mówię ale to też nie jest takie oczywiste. Bo tutaj też możemy odnaleźć cechy np. opowiadania, ale też cechy mikropowieści, np. mikropowieści inicjacyjnej. I może właśnie od tej ścieżki inicjacyjnej zacznę. Teksty inicjacyjne, mówiąc tak najprościej, są tekstami o poznaniu jakiejś tajemnicy. To może być droga w ujęciu oświeceniowym czyli przejście do poznania jakiejś prawdy o sobie lub o świecie. I podpowiedzią dla nas, dla czytelników, że mamy do czynienia właśnie z powieścią inicjacyjną, są po pierwsze elementy świata przedstawionego, a po drugie partie introspektywne, w których nasz bohater przygląda się sam sobie i próbuje zrobić to, co nazywamy wglądem w siebie, takim autorozpoznaniem. I w śmierci w Wenecji mamy oba te elementy. Warto zwrócić na nie uwagę podczas czytania. I teraz tak. Ukształtowanie świata czyli Wenecja piękne specyficzne miejsce, gdzie woda miesza się z lądem, gdzie te granice są płynne. Nie wiem, czy Państwo byliście w Wenecji, ja byłam tam odurzona płynnością, tym że woda wlewa się w zakamarki. W opisach Wenecji, nawet tych współczesnych, często pojawia się taki dualizm, bo jedni wskazują na to, że te widoki rzeczywiście zapierają dech w piersiach ja jestem właśnie w tej grupie, bo byłam po prostu też w pięknym czasie, wczesnym latem. A inni mówią o tym, że te zapachy z kanalizacji są czymś nie do przejścia i że ten kontrast jest w jakiś sposób odrażający, bo wychodzimy z pięknego pejzażu wprost w ten odór. Umana akurat tego kontrastu nie ma, ale jest coś innego. Jest epidemia cholery, więc piękno i witalność otrzymują przeciwwagę w rozkładzie i śmierci. Cholera też jest taką chorobą, która bardzo niełaskawie obchodzi się z ciałem, i ogólny widok i zapach miasta pokonanego przez taką chorobę jest czymś odstręczającym. W tejże Wenecji pojawiają się też metonimie śmierci, jej symbole, które możemy wyławiać z tekstu. Czyli gondola, kojarząca się przecież z przeprawą przez Hades, albo klepsydry odmierzające czas, albo statek Widmo. Jest wiele tych tropów. Można to dostrzec i można je wyłuskać w tekście. Z drugiej strony, sama postać głównego bohatera też podsuwa nam tropy bohatera inicjacyjnego. Ashenbach jest cudzoziemcem. To daje mu perspektywę obcego. Wiemy o nim to, że w młodości dużo chorował. Czujemy jego wyobcowanie, jego samotniczą naturę, też niepokój, który każe mu się przemieszczać i szukać czegoś bliżej nieokreślonego. My też znamy te tropy z czarodziejskiej góry. I w tym duchu możemy czytać śmierć w Wenecji, zwracając uwagę na to, jakiej prawdy o sobie poszukuje Aschenbach. I kto jest dla niego przewodnikiem? Bo w powieściach inicjacyjnych mamy też stałe figury. Mamy figury pomagające bohaterowi pokonać tę drogę i pomagające mu się przeobrazić. I tutaj też pojawiają nam się specyficzne typy bohaterów. Jest podejrzany gondolier, jest oczywiście tadio, pojawiają się zastępy, windziarzy, pracowników biura podróży, przypadkowych przechodniów. Aszenbach za każdym razem analizuje te postaci, zastanawia się, co one właściwie robią i te pytania też możemy sobie zadać, po co są te figury wprowadzone, kto jest tutaj tym przewodnikiem na drodze inicjacji. Dzisiaj będzie dużo takich pytań, ale przyjemność poszukania odpowiedzi zostawię już Państwu. Ten trop powieści inicjacyjnej jest tylko jednym z tropów, bo możemy też czytać zupełnie inaczej tę nowele, biorąc na warsztat na przykład tropy mitologiczne. To jest bardzo ciekawa ścieżka. Nie wiem też na ile sobie mogę pozwolić, by nie narzucać interpretacji, tylko pozwolić ją odkrywać, ale nawet w tekście, w tym króciutkim cytacie, który przytoczyłam, też było widać już ścieżki mitologiczne. Man nam je zostawia, daje nam takie drogowskazy. To nie jest tak, że to jest tekst, w którym my musimy się zastanawiać i rozbierać go na sposób filozoficzny, tylko to jest raczej tak, że dostajemy mapę z punktami orientacyjnymi i co jakiś czas możemy sobie przypomnieć, że jesteśmy na danym szlaku. Więc te tropy mitologiczne też co jakiś czas będą nam się pojawiać w tekście. Tutaj kluczem może być sama postać Tadzia, dlatego że Tadzio pojawia się w tej noweli prawem boskiej ingerencji w świat ludzi. On jest najpierw tylko pięknym chłopcem, jego postać jest skąpana w świetle, ale jeśli przyłożymy do tego takie nasze własne doświadczenia, o ile takie mamy, związane z jakąś obsesją, to możemy zauważyć zmianę tego światła, a właściwie przejście od światła do mroku. I powiedziałam o obsesjach, bo z obsesjami zazwyczaj jest tak, że one zaczynają się niewinnie, za uroczeniem. A potem tak zaciskają naszą świadomość i resztki rozumu, że w pewnym momencie istnieje tylko przedmiot tej obsesji. I to już nam się nie kojarzy z żadną lekkością, tylko z fizycznym cierpieniem. I w mitologii wiele jest takich ścieżek. Dlatego też Tadzio będzie miał w sobie i cechy Hermesa, i Apolina, i Erosa, i Dionizosa, będzie i Bogiem miłości, i Bogiem śmierci. Możemy też tutaj zrobić przeskok w kierunku paraboli filozoficznej i popatrzeć na ten związek i zestawić z koncepcjami Platona, Junga albo Freuda, oczywiście jeśli takie tropy w ogóle nam są bliskie, jeśli mamy na to ochotę. Man sam podsuwa nam takie tropy, podsuwa nam też jeszcze jeden trop autobiograficzny. Bo skoro na wstępie zaznacza, że to wszystko się wydarzyło i że ta nowela była inspirowana życiem, to musimy mieć w jakiś sposób takie skojarzenia. Nie jest też żadną tajemnicą, że i Tadio i Gustaw von Aschenbach mieli swoje pierwowzory. Tak samo nie jest żadną tajemnicą to, że Mann pozostawił nam tropy homoerotyczne, przez które jego dzieła często się właśnie w takich rejestrach odczytuje. Jego też to trochę męczyło. Tak przynajmniej wynika z opracowań, jakie są dostępne o Mannie i z jego szkiców autobiograficznych. Miał pewien kłopot z tym, że czasy były inne, i z pewnością dużym spokojem napełniły go odkrycia psychoanalizy, stąd ten Freud, bo w ujęciu psychoanalitycznym homoseksualizm, czy właściwie biseksualizm, daje perspektywę rozszerzającą także kulturowo więc nie jest jakimś brakiem, tylko jest naddatkiem. Ja przyznam szczerze, że akurat rejestry autobiograficzne Umana mnie niespecjalnie ciekawią. Tak jak czuję je wyraźnie u Iwaszkiewicza, który przecież też się Manem bardzo inspirował, tak u Mana zwracam uwagę jeszcze na inne rzeczy, na przykład na jego koncepcję artysty. O tym też już mówiłam przy okazji mówienia o Iwaszkiewiczu, ale pewnie jeszcze za jakiś czas do tego wrócę. Przeczytam Państwu teraz taki fragment, który właśnie adresuje ten temat. Pamiętaj, fajdrosie, tylko piękno jest boskie i widzialne zarazem, i w ten sposób jest więc drogą zmysłowości. Jest mały fajdrosie drogą artysty do ducha. Ale czy wierzysz, mój drogi, że może pozyskać kiedyś mądrość i prawdziwą godność męską ten, dla którego droga do duchowości prowadzi przez zmysły? Gdyż trzeba ci wiedzieć, że my, poeci, nie możemy iść drogą piękna żeby nie przyłączył się Eros i nie narzucił się na przewodnika. Ba, choćbyśmy byli nawet bohaterami na swój sposób i dzielnymi wojownikami, to jesteśmy jak kobiety, gdyż namiętność jest naszym wywyższeniem i naszą tęsknotą musi pozostać miłość. To jest nasza rozkosz i nasza hańba. Widzisz więc teraz, że my, poeci, nie możemy być mądrzy ani godni, że z konieczności schodzimy na manowce, z konieczności musimy być rozpustnikami i awanturnikami uczucia. Mistrzostwo naszego stylu to kłamstwo i błazeństwo. Nasza sława i godność to krotochwila. Zaufanie tłumu do nas w najwyższym stopniu jest śmieszne. Wychowywanie ludu i młodzieży przez sztukę jest zuchwałym i karygodnym przedsięwzięciem. Bo jakże by miał być zdatny na wychowawcę ten, który ma niepoprawny i naturalny pociąg do przepaści. I w tym fragmencie pojawiają się dwie ważne rzeczy, czyli rozpoznanie nadchodzącej przepaści, ale też kontemplacja piękna. Mówiłam, że Tadzio był skończenie pięknym chłopcem, ale jeszcze raz chcę zaakcentować, że ta relacja opiera się nie na rządzy cielesnej, tylko na estetycznej. I że Tadzio jest w pewnym sensie takim doskonałym dziełem sztuki, którym możemy się zachwycać tak, jak zachwycamy się na przykład pięknymi rzeźbami. Oczywiście, bardzo chętnie bym się z Państwem teraz posprzeczała, bo być może ktoś uważa inaczej. I to oczywiście jest bardzo interesujące, dlatego że to jest kolejna ścieżka odczytywania ta ścieżka zastanawiająca się nad istotą tej relacji, nad tym, czy ona rzeczywiście jest tylko symboliczna, czy reprezentuje moralną zgniliznę. To wszystko będzie zależeć od tego, jaką interpretację wybierzemy i w jaki sposób ten tekst będzie z nami rezonował. Myślę też, że cała struktura tekstu sprzyja temu, żeby czytać go niespiesznie i żeby się nad nim zastanawiać. Dlatego, że on jest taki trochę oniryczny, odrobinę mroczny. To wrażenie potęguje też szalejąca w Wenecji zaraza i też sama konstrukcja bohatera, bo postać Aschenbacha też wykorzystuje taką opozycję starości i młodości. I przed chwilą powiedziałam, że w tym fragmencie jest nie tylko ten zwrot do definicji piękna, ale też... Do nadchodzącej przepaści. I sam Thomas Mann napisał, że śmierć w Wenecji jest opowieścią o namiętności, która jest zamętem i poniżeniem. I patrząc na te wszystkie ruchy, decyzje i te finałowe sceny z udziałem bohatera, trudno chyba wymyślić lepsze podsumowanie. I na koniec wspomnę jeszcze o jednym ciekawym porównaniu. To też jest podsumowanie, jakie zostawił nam autor Thomas Mann w szkicu autobiograficznym na temat tej właśnie nowej. Ale wydaje mi się też, że to może być odpowiedź na nasze główne pytanie, czyli jak rozpoznać dzieło klasyczne, w jaki sposób na nie patrzeć. Bo Man napisał, że śmierć w Wenecji ma strukturę kryształu, jest zwarta, uporządkowana, Wszystkie tropy i poziomy są w niej zrównoważone, pomimo tego, że jest ich bardzo wiele, to one nawzajem się przenikają i zaciśniają, i aby to wszystko dostrzec, trzeba patrzeć na ten kryształ pod światło, wziąć w dłonie, obracać i łapać skojarzenia, które mogą być tylko takim chwilowym błyskiem i migotaniem. I one będą pojawiać się w zależności od tego, kto, kiedy, z jakiej strony. I pod jakie światło obejrzy taki kryształ? A tymi kryształami będą tylko bardzo dobre książki. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. A już niedługo kolejny o szczelinach istnienia Jolanty Brachczajny i o tym, z jakich filozoficznych drobin składa się nasze życie. Bardzo Państwa zapraszam także na mój Instagram. Tam odpowiadam dużo i często na wiele literackich pytań. A jeśli podobał Wam się ten odcinek i chcecie mi dać taki sygnał, żebym dalej nocami nagrywała te podcasty, to możecie też mnie ocenić. Spotify ma taki system gwiazdkowy, to zajmuje sekundę, a jest takie bardzo motywujące. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.